Pytamy gdzieś warszawiaków o ten mural. Który? O tutaj, ten pomarańczowy. Aha, kochali się już tylko co? Kochali się już tylko na zdjęciach. Mogę używać słowa na S. Rodzice mi tłumaczyli tam... Co tam tłumaczyli? Historię o pszczółkach, że pszczółki, coś tam. To było bardzo... treściowe. Szczerze, to taki temat... tabu. To jest trudny temat. Trudny temat? Tak. Czyli seniorzy jeszcze... O, jak najbardziej. A jak państwo się uwodzą? Normalnie, tak. I to dzisiaj to robię i sprawia mi to dużą radość. No w moim wieku takie pytania... No, był chłopczyk z piernika i z piernik z chłopczyka. A dlaczego pan ogląda takie filmy? Dlaczego? No dlatego, żeby sobie... nie wiem, czy chcę sobie to mówić. Czy trzy osoby w jednym łóżku to dla pana już tu, czy nie? No niekoniecznie. Ja miałem te doświadczenie w młodości. A jakby tak partner na przykład powiedział, że no, może byśmy spróbowali. Pytanie, czy będzie oglądał. Czasem, kiedy jest nam wyjątkowo dobrze, możemy powiedzieć, że czujemy się jak w siódmym. Albo kiedy coś jest wyjątkowo smakowite, możemy orzec, że jest w gębie. Ważne, by w tych niebiańskich przyjemnościach nie porywać się z motyką na... Komunikacja nie jest rzeczą łatwą, nie jest też rzeczą małą. Jak by to wyglądało, gdybyśmy o sprawach życia codziennego rozmawiali tak, jak rozmawiamy o... No właśnie, moi mili, czas wyłączyć to wyciszenie. Pytamy gdzieś warszawiaków o ten mural tutaj. Który? O tutaj, ten pomarańczowy. Aha. Odwrotnie dostała śniadania do łóżka. Uwielbia ta, kocha... Kochali się już tylko... co? Kochali się już tylko na zdjęciach. No i co pani myśli? Dlaczego są niektóre frazy zamazane? Dobre pytanie. Brak rozmów? Tu chodzi o jakiś temat tabu? Pytanie jest podstawowe. Kto to pisał? Nie dostała orgazmu. Śniadania do łóżka i namiętny seks. Co by pani wolała? Cały, żeby był odkryty, czy żeby... Cały, jednak... żeby był... Znaczy to jest ciekawe pod względem artystycznym, ale z przekazem jest bardziej to. Bardziej to. Są to tematy jakieś tabu, nie wiadomo dlaczego. Seks był, jest i będzie. Czy pani rozmawiała o seksie na przykład ze swoimi dziadkami albo rodzicami? Nie, raczej nie. To jest taki bardziej temat tabu. Z dziadkami raczej nie, z rodzicami tak. A pani rozmawiała z dziadkami? Bardzo podobnie. Z dziadkami nie miałam okazji, byłam za mała, jak jeszcze żyli, ale z rodzicami tak. Z dziadkami nie, myślę, że to była dziwna rozmowa. Z rodzicami trochę tak. Rodzice mi tłumaczyli tam... Co tam tłumaczyli? W sensie, no, mniej więcej, no, stara dobra historia o pszczółkach, że pszczółki, coś tam. Nie. Nie, nie rozmawiałem. Miałam odbytą rozmowę i z ojcem, i z matką, i tak, to było bardzo treściowe. Szczerze, to taki temat tabu, jeszcze na przykład w moim domu. A jednak... Uważa pani, że to dobrze, że to jest temat tabu, czy jednak no nie powinno to być tematem tabu? Powinno i z drugiej strony nie powinno. To jest trudny to temat. Nie, proszę pana. Trudny temat? Jak to? Czemu? Nie taki typowo fizjologiczny, ale... No my właśnie tak... No zastanawiamy się, to czy jest to temat tabu. Coś się wypowie. No. No można, czy temat tabu, czy nie, no bo my pytamy różne nie jest właśnie tabu. Grupy. Pokolenie naszych rodziców i dziadków zostało wychowane w ten sposób, że jednak był to właśnie temat tabu. Czy pana zdaniem seks jest tylko dla młodych? Nie, uważam, że dla wszystkich. Dla wszystkich? Dla wszystkich. Czyli seniorzy jeszcze... O, jak najbardziej. Jeszcze tym bardziej. Jeszcze tym bardziej? No jeszcze więcej jak młodzi powinni używać. Bo mają więcej doświadczenia. Mają więcej doświadczenia. Więcej fantazji. Więcej fantazji nawet. I więcej pomysłów. I więcej pomysłów. Tak. Czyli seniorzy są ciągle w formie. No jak najbardziej. A jak państwo się uwodzą jeszcze? Albo jak się seniorzy uwodzą? Jest jeszcze uwodzenie czy nie ma? No, trzeba być dla siebie grzecznym. Można kogoś przytulić, prawda? Pogłaskać. A jak pan tu uwodzi panią? Nie zastanawiałem się nigdy. Nie zastanawiałem normalnie, się pan. Tak. I to dzisiaj to robię i sprawia mi to dużą radość, także jakbym mógł inaczej powiedzieć. Cały czas jest pan w formie. Nieraz sobie pomagam. No w moim wieku takie pytania... No w pani widzą, wieku? No pewnie, mam 80 lat, a pan mi... No tak, no to właśnie, no... Czy seks jest tylko dla młodych, pani zdaniem, czy nie? No w moim wieku to już na pewno nie. To
to już nie. Nie, nie. Wśród seniorów jeszcze jest, nie pan, czy nie? A nie. Był chłopczyk z piernika i z piernik z chłopczyka. Mam dziewczynę po prostu. Mm-hmm. Ja nazywam ją dziewczyną. To jest moja dziewczynka. Ona dobrze wygląda, ma swoje lata, ale jest młoda duszą i ciałem. Czy ogląda pani filmy dla dorosłych? Czasami. Czasami. I dlaczego pani ogląda te filmy? Patrzę, czy coś się zmienia, ewoluuje w tych sprawach. A dlaczego pani nie ogląda takich filmów? Uważam, że są obrzydliwe. Uważam, że są obrzydliwe, są takie odzwierzęce, nie pokazują, my jesteśmy stworzeni na obraz Boga, jako ludzie myślący, jako stworzenia myślące, natomiast tam jest bardzo dużo zwierzęcych zachowań. Uważam, że są nieprawdziwe. Są nieprawdziwe, ale co tam takiego jest nieprawdziwego? W mojej ocenie mogę używać słowa na S. Proszę mówić wszystko. No to połączenie seksualne tych osób, które są dla siebie przypadkowe, jest tylko czysto mechaniczne. Rzadko. Rzadko. A dlaczego rzadko? No bo nie chcę, nie mam takiej potrzeby. Czy ogląda pan filmy dla dorosłych? Tak. Czasami, no właściwie tak. No. A dlaczego pan ogląda takie filmy? Dlaczego? No dlatego, żeby sobie... nie wiem, czy chcę w sumie to mówić. Czy na przykład dla państwa, w waszym związku, masturbacja to zdrada, czy nie? Może najpierw pani. Nie. To jest coś naturalnego, z czym każdy, no może nie każdy, ale większość z nas myślę, że ma do czynienia. Dla mnie to jest po prostu zaspokajanie własnych potrzeb i takie często też poznawanie własnego ciała. Szczególnie wiele kobiet boi się i często nie zna własnego ciała i nie potrafi w ten sposób też uzyskać takiej satysfakcji z partnerem. Zdradą byłoby tylko, gdyby to była powtarzająca się masturbacja z myślą o kimś innym. Czyli spoko, ale z myślą o pani, tak? Tak, tak. A pana zdaniem trzy osoby w jednym łóżku to tłum czy nie? Czy w porządku? Proszę pana, jeżeli zgodę wyrażają te trzy osoby na to, żeby być w tym łóżku i uprawiać seks, to ja nie mam nic przeciwko temu. Wie pan, no ja takie rzeczy nie praktykuję, ale jeżeli ktoś uważa, że tak, że lubi, że chce, no to ja nie neguję tego. Czy trzy osoby w jednym łóżku to dla pana już tłum czy nie? No niekoniecznie. Niekoniecznie? Ja miałem te doświadczenie w młodości i nie wydawało mi się to w moim wypadku pożyteczne, dlatego że odczuwałem trochę zazdrość. Jeszcze raz niech pan powtórzy. Czy trzy osoby w jednym łóżku to tłum, czy nie? Pan tak dyskretnie tłum. Pyta. No ty wiesz, grup seks. O. Według Słowa Bożego i według tego, jak zasad moralnych, jakie żyjemy, no to tutaj akurat seks jest po ślubie z jednym, jedynym partnerem. Jeżeli wszyscy, którzy się w tym łóżku znajdują, mają tą samą intencję i się z nią zgadzają i ona jest w ich granicach, to jest jak najbardziej w porządku. A jakby tak partner na przykład powiedział, że no może byśmy spróbowali. Pytanie, czy będzie oglądał. Musiałam się zastanowić. Ale nie byłaby pani zamknięta. No, musiałam się tak, jak mówię, pomyśleć, zastanowić się. Jestem facetem, więc na poziomie fantazji oczywiście, że o tym myślę. Na poziomie realizacji no niekoniecznie, dlatego że chociażby dlatego, że wiem, że mojej żonie by to nie odpowiadało. Czy trzy osoby w jednym łóżku to już tłum, czy nie? Nie. Nie? Nie. Czyli wszystko w porządku tutaj? Tak. A jakie jest wasze zdanie, szanowni internauci, na ten temat? Czy mówiąc o uprawianiu miłości, wolicie stosować eufemizmy, czy może bezpośrednie słowa? Jeśli chcecie więcej podobnych materiałów, to dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie też, by zostawić lajka i dać subskrypcję, aby nie przeoczyć nowych treści na kanale. Eryk Błaszak, goniec.pl. Skąd pani czerpała właśnie wiedzę o seksie? Z internetu, jak większość osób. Sama się chyba próbowałam jakoś doedukować, między innymi też przez profil Sexed. No na początku była trochę dziwnych źródeł, ale potem przykład Sexed, gdy powstało. Choć komunikacja nie jest rzeczą małą, warszawiacy chętnie odpowiadali na pytania dotyczące seksu. Bez wypieków na twarzy, młodzież, ludzie w kwiecie wieku i seniorzy mówili o swoich doświadczeniach, poglądach i pragnieniach. Co więcej, nie widzieli również potrzeby, by zakrywać pewne wyrazy.
Część z nich wyrażała nawet swoje zdumienie, iż nadal niektórzy używają eufemizmów. Po więcej inspiracji, w jaki sposób mówić o swoich potrzebach, granicach i fantazjach, w zdrowy sposób sprawdźcie na storytel.pl w serii Nie mówmy o seksie.